Witam ponownie w Battlefield 4. Dzisiaj, mimo że zacząłem supportem, zagramy sobie mechanikiem, ponieważ na tej mapie jest całkiem sporo pojazdów. Niestety zniszczył nas czołg. Okej, inżynier. I skaczemy sobie na A. Dobra, wejdźmy do budynku. Postarajmy się z budynku coś zdziałać. Czołg nam się właśnie schował. Myślę, że zaraz tu powinien wyjechać z drugiej strony. Nie, jest za skałami niestety. Nic tu za bardzo nie zdziałamy chyba, że ten śmigłowiec. Dobra, śmigłowiec zniszczony. Jeszcze wrogowie tam zostali. Dobra, myślę, że muszę zmienić pozycję. Jakiś snajper mi to moich zdejmuje. Dobra, zrespili się, więc... Mogę już zacząć zabijać. Tam widzę jakiś czołg w oddali. Muszę przeładować. Jest wróg. Trafię? Nie, niestety za daleko trochę. Wydaje się, że ktoś tutaj był przed chwilą. Gdzieś tu moich mordują. Dobra, zabity. A ja słyszę czołg w pobliżu. Ale to mój, dobra. Zmieńmy pozycję. Myślę, że najwyższa pora trochę min rozrzucić. Gdzie on tu był? Ach, cholera. Nie widziałem tego LAV. Ja tak jakby przegrywamy. Zobaczmy, gdzie tam jakiś czołg. Poczekajmy, niech nam się życie zregeneruje.
Zaraz przebiegniemy do tamtego budynku, tak myślę. Dobra. Lecimy. Rozrzućmy. Ach, cholera, wiedziałem, że tam niby, że tam ktoś będzie. Dobra, D brzmi obiecująco. Trafiony. A to zaraz mój, cholera. Zmarnowałem przez niego rakietę. Ale tam jest czołg kolejny. Trafiony. Ponowne trafienie. Niestety skończyła mi się amunicja. Skończyły się rakiety. Najlepiej będzie tutaj trochę min rozrzucić. Ach. Jak nie jeden, to drugi, no. Wszędzie ci wrogowie latają. A u nas kiepsko, cholera, to D jeszcze przejmują. Spróbujmy obronić. Gdzie jest wróg? Tam ktoś do mnie strzela. Myślę, że podążę za moimi czołgami. Cholera, ktoś tu przejmuje mi punkt. Okej, utrzymaliśmy. Dobra, biegnijmy naprzód. Tam znowu ktoś przyszedł, cholera. Ale ja tu nie jestem od zwalczania piechoty, tylko pojazdów. No, niestety. Ale przynajmniej asysta policzona jako zabicie. Zostało mu 2 HP, zanim mnie zabił. Właściwie po tym, jak mnie zabił. A nie za nim. Dobra, spróbujmy to przejąć. Tam jest mój. A tam jest drogi czołg. Niestety go nie trafię. Cholera. Musiał wjechać w te zbiorniki. Co to było? Aha, on go z noża zabił.
Dobra, zdaje się, że E przejęte. Cholera, jeszcze na Claymore wszedłem. Gdzieś tam jest ten czołg. Jest przynajmniej asysta. Dajmy tu miny. To mój. Dobra, tutaj jest czołg. Gdzieś. Przynajmniej było, ale już go nie widzę. No, chyba właśnie go ktoś zniszczył. No nic. Tu wrogi helikopter. Jest trafiony. Dobra. Tam jedzie czołg. Trafiłem. Niestety nie mam już amunicji. Wyrzutni rakiet, ale jest szansa, że wjedzie na moją minę? Cholera. Ominął. Ominął moją minę. Kurde, drugi. Aha. No niestety. Nic mi tu się, kurczę, nie udaje. Dobra. No, co to było? No, nie wierzę. Ej, no. Bez jaj. Ja rozumiem, że może mieć ochronę. Ale bez przesady. Trzy rakiety i żadna nie trafiona. Dobra, myślę, że znowu minę gdzieś tu damy. No i pobawimy się z piechotą teraz. C jest nasze, jeszcze B jest do przejęcia. Dobra, jest asysta. Ta broń nie jest dobra na większe odległości. Haha, nie sądziłem, że mnie widzi. A
Ale asysta wpadła. Dobre i to. Okej. Skoczmy do helikoptera, ale ja wolę jako strzelec tutaj siedzieć. No, leci ktoś tym. Na taką odległość nie jest to dobra broń raczej. No wsiadaj ktoś, cholera. No, wreszcie. No nie chcą ze mną latać. Ja tym niestety nie umiem latać, więc czekam, aż ktoś przejmie stery i będę mógł się wykazać jako działonowny, czy jak to się tam mówi, działonowy. Jest, dwa zabicia. Siatka. Trafili nas pociskiem niestety. Nie widzę wrogich pojazdów za bardzo. Siadam. No nie wierzę. Trochę słabo nam idzie, jak zwykle zresztą. Wsiądźmy w samolot. Rzadko latam samolotem, bo po prostu nie umiem. Ale spróbować nie zaszkodzi. Nie wiem, co ja tutaj mam za broń. Jakaś ziemia, powietrze, a raczej powietrze, ziemia. Zbijmy się jak najwyżej. Zaraz poszukamy jakichś pojazdów, bo chyba do tego jest przeznaczona ten pocisk, który mam. Zwolnijmy jak najbardziej. Bo już widzę jakiś czołg. O, coś tam jest. A, już wysiadł. Koleś się ewakuował.
Nie wiem, czy mi się uda cokolwiek tym strącić. Cholera. Niestety uchronił się przed moimi pociskami. Z samolotami nie będę walczył, bo po prostu to nie dla mnie. Nie potrafię się bić w powietrzu. Ktoś tutaj ściga. Spróbuję mu uciec. Nie wiem, na ile mi się to uda. Może za wysoko poleciałem. Drogi pojazd by się przydał. O, coś tu jest. Trafiłem. Ale trochę kiepsko. Trochę długo się ta broń ładuje. Nie wiem, czy zdąży mi się naładować, zanim zawrócę. Gdzieś tutaj był ten wróg. No, dawaj, dawaj, dawaj. Chyba nie trafię. Niestety, za czymś chyba był schowany. Dobra, muszę wzbić się wyżej i poczekać, aż się załaduje ta moja broń. Dziwię się, że jeszcze nikt mnie nie zastrzelił. Może w końcu coś zabije. Jest! Nareszcie! Rozbiłem się oczywiście. Samolot mamy, powiedzmy, z głowy. No, myślę, że jest jeszcze szansa to wygrać. Tam jest drogi czołg. Chyba już go ktoś zniszczył. Jakaś tam szansa jest, ale marna, ponieważ mamy mało tiketów. Myślę, że te czołgi postaram się tutaj zatrzymywać w miarę możliwości.
który zniszczyłem, ale koleś gdzieś uciekł. No cholera. Schował mi się. No i nie mam więcej amunicji, kurde. Chyba niestety przegramy to. Dobra, skoczę na to C. Może kogoś jeszcze mi się uda zabić. Gdzieś jakiś wróg strzela, jest tam ich dwóch. Dobra, asysta. ...29 tiketów tylko nam zostało, a wrogom 108. Kiepska sytuacja, raczej nie mamy szans wygrać. Ach, plecy. No niestety. Marne staty jak zwykle. Jakiś snajper. Tracimy ten punkt, tracimy niestety. No i przegrana. Dziękuję wam zatem za uwagę. Zapraszam na kolejne odcinki z gry Battlefield 4. Pozdrawiam i do zobaczenia.